imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Wielebny księże wikariuszu, w imieniu Zarządu Powiatu Tczewskiego, władz miasta Trzewa, chciałem prosić dzisiejszą 233. rocznicę Konstytucji 3 maja o mszę świętą w intencji ojczyzny, w intencji naszej małej ojczyzny, powiatu i miasta Trzewa. Witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na tej wspólnej modlitwie tutaj w świątyni. Witam wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą naszej telewizji TETKA. Witam wszystkich przedstawicieli władz samorządowych na czele z panem starostą. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj gości i zachęcam do wspólnej modlitwy, tak jak pan starosta powiedział, w intencji naszej ojczyzny i naszej lokalnej społeczności. Aby nasza modlitwa podobała się Bogu, najpierw przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i słabości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Składamy, bo wielka jest Twoja, wielka ma Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku, Boże Syn Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmuj dary nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jego stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. Na ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Ty z wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą naszego na wieki. W sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oto Słowo Boże. Alleluja. Powiedział do uczniów:
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi kochani, wędrujemy w okresie paschalnym, wielkanocnym. Wędrujemy jak zawsze z Chrystusem, który po swoim zmartwychwstaniu zapewnia nas o byciu z nami i o darze pokoju, którego tak mało w nas i wokół nas. Wędrujemy za Chrystusem, idąc wraz z Maryją, zwłaszcza dzisiaj, 3 maja, kiedy czcimy ją jako Królową Polski i Polaków. Ta właśnie uroczystość już na dobre wprowadza nas w miesiąc maryjny. Codzienne śpiewanie lub odmawianie litanii loretańskiej jest właśnie doskonałym sposobem zadumy i medytacji o tym, kim jest i co wnosi do naszego życia właśnie Maryja z Nazaretu. I dziś, kiedy wspominamy kolejną rocznicę ważnej wolnościowej konstytucji z 1791 roku, kiedy dzisiaj wspominamy śluby Jana Kazimierza i wreszcie śluby jasnogórskie, które wypowiedział w imieniu całego narodu i całego Kościoła wielki patriota, prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. I kiedy patrzymy na te wszystkie wydarzenia z historii Polski, nabieramy coraz większego przekonania, że historia naszego państwa jest ściśle i nierozerwalnie związana z wiarą w Boga i z wiarą w Maryję. Wspominamy te rocznice nie po to, aby sobie powspominać, by jedynie rozpamiętywać je jako relikt przeszłości, ale po to, by zapytać się, jakie miejsce ma mieć Kościół we współczesnej Polsce? Jakim mamy być Kościołem? I na to pytanie odpowiada nam dzisiejsze Słowo Boże. Kościół, zwłaszcza polski, to Kościół Maryjny. To Kościół silnej wiary w Maryję. Kościół zapatrzony w jej oblicze i chcący postępować tak, jak ona. Właśnie w dzisiejszej Ewangelii świętego Jana znajdujemy odpowiedź, co znaczy być Kościołem Maryjnym. Patrząc na tą krótką, ale jakże dramatyczną scenę, możemy wyróżnić 3 cechy. Cechy, którymi powinien charakteryzować się Kościół Maryjny. A mianowicie słyszymy: obok krzyża Jezusa stały Matka Jego. Stanie. Pod krzyżem Jezusa, który jest symbolem zbawienia, jest symbolem niewyobrażalnego cierpienia, Maryja stoi, nie klęczy. Maryja wobec trudności, wobec cierpienia, wobec bólu, wyzwań, stoi na równych nogach. Stoją wokół niej również jej krewne. Ileż to razy my klęczymy przed innymi,
Ileż razy klęczymy przed człowiekiem? Ileż razy klęczymy wobec wyzwań, wobec trudności? A jako ludzie wierzący powinniśmy wreszcie wstać z klęczek i stanąć na równe nogi. Jako ludzie wierzący powinniśmy stać tak, jak stali nasi przodkowie, tak jak stała Maryja. Jako naród powinniśmy stać na równych nogach i stać razem, jak stały krewne i Maryja. Jako Kościół powinniśmy pamiętać, że klęczymy jedynie przed Chrystusem, że jako Kościół stajemy po stronie każdego człowieka i wzywamy do budowania pokoju, a nie niepokoju w naszych sercach. Jako Kościół stajemy i jednym mocnym głosem mówimy, że naród zmęczony już jest ciągłymi konfliktami, zmęczony jest wojnami na górze, przepychankami słownymi. Dlatego dzisiaj, 3 maja, wzorem naszych poprzedników, jako Kościół wzywamy wszystkich do budowania pokoju, do budowania jedności, a nie podziałów. Do zajęcia się sprawami najważniejszymi dla Polski i Polaków. Warto pamiętać o tym, że za każdą reformą stoi konkretny człowiek. Dalej słyszymy, kiedy więc Jezus ujrzał Maryję, a zatem spojrzenie, dostrzeganie. Dostrzeganie się nawzajem w codzienności. Wrażliwy wzrok to coś, co tracimy na skutek wygody, rozwoju techniki, braku czasu. Dostrzeganie człowieka obok mnie. Dostrzeganie pracownika przez pracodawcę. Pracodawcę przez pracownika. Dostrzeganie w domu, na ulicy. Dostrzeganie wzajemnych potrzeb, wzajemnego zrozumienia. My z tym mamy pewien problem. Mamy problem z dostrzeganiem, a w zasadzie z zaufaniem. To znaczy, że patrzymy, ale bez zaufania. Żyjemy w realiach wolnej, demokratycznej Polski, ale jakby ciągle mniej ufamy. To w jakimś sensie ukazują badania opinii publicznej, prawdziwe bądź mniej, ale ukazujące nam, że coraz mniej ufamy osobom i instytucjom. Jest to z jednej strony pewnie wina tych, którzy powinni zapracować na to zaufanie, a z drugiej strony my z powodu powszechnego dostępu do wiedzy stajemy się tak naprawdę specjalistami we wszystkich dziedzinach. To znaczy człowiek, który widzi jedynie siebie, swoje potrzeby, a nie widzi potrzeb innych, tak bardzo patrzy wąsko i nie ufa i podważa autorytet i nauczyciela, i lekarza, i księdza, i mechanika. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Przyjęcie drugiego człowieka, przyjęcie wartości, jaką jest wiara, Bóg, ojczyzna i honor. My dziś patrzymy na wartości uniwersalne przez pryzmat człowieka, który za nimi chwilowo stoi. Różne mieliśmy rządy, różne mieliśmy systemy, ale Polski, ojczyzny nikt nigdy nie przekreślał. To znaczy, że w okresie komunizmu nie popieraliśmy tej władzy, ale Polskę jako naszą ojczyznę szanowaliśmy. Godło, hymn, barwy narodowe. Za tym kryje się nasza ojczyzna. Za tym kryje się jej historia. Konkretni bohaterowie. A tymczasem słyszymy z ust niektórych celebrytów, że wstydzą się przyznać, że są Polakami. Wstyd ci? Wstyd ci za naród, który swoją krwią walczył o wolność Europy i świata?
ci za Twoich przodków, którzy powiedzieli zdecydowane nie systemom totalitarnym, nazistowskiemu, stalinowskiemu w 1939 roku. Wstyd ci za żołnierzy wyklętych, którzy dzisiaj po ponad 70 latach odzyskują swoje imiona i mogiły. Naprawdę wstyd ci za robotników, którzy krzyczeli solidarność, którzy mówili nie w 1980 roku wobec braku szacunku do robotnika. Naprawdę wstyd ci za Twoją ojczyznę, wstyd ci za Twoją matkę. Moi kochani, Kościół w Polsce musi na nowo stać się Kościołem Maryjnym. Kościołem, który stoi na równych nogach, który dostrzega i przyjmuje najważniejsze wartości. Dopiero tak postępując zrozumiemy, że Kościół ma swoje trwałe miejsce w społeczeństwie, że jako ludzie wierzący mamy mieć wrażliwość i siłę Maryi, Królowej naszej Ojczyzny i Królowej naszych serc. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzona, a nie stworzona, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Ciesząc się szczególnym orędownictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, módlmy się wspólnie do naszego Ojca w niebie. Za Kościół Święty w Polsce, by pod opieką Maryi umacniał swoją więź z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie, aby zwyciężyła zgoda i pojednanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za włodarzy naszego miasta i powiatu, aby troszczyli się o jego rozwój i bezpieczeństwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich chorych i cierpiących, aby Maryja wyjednała im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za poległych w obronie naszej Ojczyzny, aby Bóg dał im udział w chwale Królowej Polski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy zawierzając opiece Maryi Królowej Polski pielęgnowali w naszych rodzinach miłość i zgodę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, Ty spośród wszystkich kobiet wybrałeś Maryję na matkę swojego Syna. Dziękujemy, że w swojej dobroci wysłuchujesz naszych modlitw i pozwalasz narodowi polskiemu cieszyć się orędownictwem Maryi. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie.
i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapienia i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi
Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem i Arkadiuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi, Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz, moi drodzy, w pozycji stojącej odnowimy śluby jasnogórskie. Wielka Boga człowieka, człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, narzędzia i wszystkie wysiłki myśli naszej, pragnienia serc i porywy woli. Odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski przyrzekamy. Przyrzekamy dochować wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski. Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w stanie łaski uświęcającej i bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski. Święta Boża Rodzicielko, przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. Chcemy mężnie walczyć w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego oraz umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie we wierności Chrystusowi i bronić je przed zepsuciem. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy zachować w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość, zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Do Ciebie wołamy, Królowo Polski. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzacniejszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania. Do Ciebie wołamy, wspomożenie wiernych, przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, Kościół, Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia
Sama okaż nam, Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń parafialnych. W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w Maryję, Królową Polski, główną patronkę naszego narodu. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców także my powierzajmy jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny. Dzisiejsza uroczystość posiada również wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi Królowej trudne budowanie demokracji w naszej ojczyźnie. Polecajmy jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Zapraszamy na nabożeństwa majowe dla dorosłych po mszy świętej wieczornej, a w kaplicy na cmentarzu w łączności z mszą świętą o godzinie 16. W dniach od 17 do 18 maja odbędą się Tczewskie Dni Nauki. W ramach wydarzenia organizowane jest sympozjum naukowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. Podczas sesji naukowej prelegenci będą analizować człowieka od strony filozofii, duchowości i psychologii. Wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na ten temat, serdecznie zapraszamy. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja. Szczegóły sympozjum znajdują się na plakatach i na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy na Tczewski Marsz Życia, który odbędzie się w niedzielę 26 maja o godzinie 15. Początek marszu na placu Halera na Starym Mieście. Następnie przejdziemy ulicami Tczewa z radosnym śpiewem do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Marsz zakończy się koncertem uwielbienia około godziny 16:30. Zapraszamy rodziców z dziećmi, dziadków, młodzież i wszystkich, którym bliski jest temat ochrony życia. Życzę wam wszystkim, kochani, dobrego, błogosławionego dnia. Niech nasza ojczyzna będzie Bogiem silna. Na zakończenie tej wspólnej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I bezpośrednio po modlitwie do Michała Archanioła nastąpi przejście do wieży ciśniej na dalszą część świętowania. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.